ZOMO, czyli zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej, powołano do istnienia pod koniec roku 1956 po wystąpieniach czerwcowych robotników w Poznaniu. Oczywiście powołano je przede wszystkim po to, żeby tłumić robotnicze bunty, robotnicze protesty, strajki czy manifestacje, chociaż w samych takich ustawowych zapisach czy celach ZOMO no były też i inne ich cele, jak chociażby pomaganie ludziom w klęskach żywiołowych. Ale ZOMO generalnie zawsze było kojarzone z walką ze społeczeństwem. Zgłaszam się. Potankowani, jestem w bazie ze 148, działam. Gdzie mam się udać? Działanie oddziałów ZOMO to było z góry pokazanie obywatelu. Podporządkuj się wszystkiemu, nie masz nic do powiedzenia, słuchaj co ci każą, inaczej patrz, co z ciebie można zrobić. Tłum znajduje się na wysokości poczty odbioru. Służu, pierwszy. To 124, przystąpić do zatrzymywania osób, te, które nie jest możliwe i zatrzymania ich do pojazdów. To byli na ogół ludzie z podstawowym wykształceniem. Jeśli by chodziło o ich awans, to musieli mieć ten status wykształcenia średniego. Oddziały studium społeczno-zawodowego, bo taka nazwa była tej szkoły, powstały i przy 5. liceum, przy 11. liceum, no i przy 12. liceum. To średnie studium zawodowe to nie miało nic wspólnego z jakąś ze szkoleniem, czy też doskonaleniem ich metod policyjnych. Wręcz odwrotnie, ono miało w swoim programie, aczkolwiek bardzo ograniczonym, ale przedmioty ogólnokształcące i elementy prawa. Różne środki nacisku na tych ludzi powodowały, że ci ludzie chcieli się wykazać nadgorliwością i bardzo często ich działanie nie było związane w ogóle z zabezpieczeniem, z prewencją, ale z jawnym naruszeniem podstawowych praw człowieka. 34, tu 237, mamy atak frontalny. 51 do 300. Przygotuj się w tylarierę. O tym, jak zmieniało się wyposażenie ZOMowców, można było przeczytać w takim resortowym czasopiśmie, które było niedostępne w takiej zwykłej sprzedaży. Służba MO. Czasopismo to wydawał Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW. I tam właśnie możemy przeczytać takie zdanie. Nowe środki transportu, w które ZOMO wyposażono, stwarzają możliwość przerzucania ich w określonym czasie do rejonów wymagających obecności milicjantów, aby wśród elementu przestępczego wywołać strach. Oczywiście tym elementem przestępczym był każdy, kto był przeciwko komunistom. Tym elementem przestępczym byli działacze opozycji, tym elementem przestępczym byli oczywiście też działacze Solidarności. Każda takie przejście, manifestacja ogłoszona, ona otrzymywała kontr od razu manifestacja, a raczej ludzi ze służb bezpieczeństwa, którzy mieli uczynić na trasie pewne prowokacje. Raz oddzielić tych, którzy prowadzą tą manifestację, by ich wyłapać szybko. Następnie, względnie, jeżeli jest to w ciszy, to zacząć krzyczeć, zacząć rzucać kamieniami po to, żeby tamci, którzy czekali w danym miejscu, mieli pretekst uderzenia. Następne uderzenie ZOMO to były pacyfikowanie osiedli przez gazowanie klatek sodowych, wyłapywanie ludzi chowających się tam w razie czego, ewentualnie gazowanie, strzelając po oknach, wybijając szyby i wstrzeliwując granaty łzawiące do mieszkań. A strzelanie bezpośrednio petardami czy gazami łzawiącymi w klatkę piersiową czy w twarz był przecież na porządku dziennym. Bo co to jest strzał z 5 metrów w klatkę piersiową
Przecież tak zginęli ludzie też. 24, ostrzeżę środki chemiczne, ostrzeżę środki chemiczne. Rozumiem, kierunek, godzina 12, ognia! Zresztą pospolicie nazywano ich zdziczałymi psami Kiszczaka. Więc zresztą sam ich generał nazywał moje janczary, zrobią porządek wszędzie. Serdecznie Państwa witamy na naszym pikniku. Przychodźcie, przychodźcie z najdalszych dzielnic Krakowa. Już nie pada, a więc usłyszcie nas i przychodźcie najlepiej z darami, które możemy tutaj złożyć, aby powstało to muzeum. Muzeum pamięci, muzeum historii PRL-u, bo PRL to przede wszystkim jest historia i tylko historia i niech tak będzie. Dowód poprosił osobisty, bo ale nie ma przy sobie. Pańska już jest moderna. No, ale przynajmniej do zmianeczka. Karbowane doły jeszcze były karbowane doły. I mówiła, żebym przywiózł legitymację partyjną prezydenta Kwaśniewskiego, dobrze mówię? Zakłady w Kluczach, trafił papier toaletowy z 82. Niezwykle wartościowa rzecz. Ja bym tylko poprosił dowód, ponieważ my z każdym darczyńcą spisujemy umowę. Chodźmy do wyjmycia, spróbuję jego wyłosić. Troszkę to uderzył i wykonał kolejną wybory. Młoda, tak odkazuje Armonia. Tam czekamy. $1. Dolar.